kościowo takie jak Konin. Padało Państwu mieszkańcom powiedzieć, dla porównania proponowana stawka u nas na przyszły rok wynosi 29 zł. Tak, macie Państwo porównanie. To są stawki miast, które jeszcze mają przed sobą podwyżki. Także my po podwyżce 29 zł i tak będziemy mieli najniższą stawkę. Nie róbmy z tego populistycznej polityki, że Bóg wie, jakie stawki. Pan radny Popkowski mówi tu o jakichś kwotach 1000%. My dzisiaj dyskutujemy o skorygowaniu stawki za odpady w wysokości 5 zł. To jest 20% podwyżki. Owszem, jest ona dosyć, ona jest większa trochę niż ta ostatnia, ale wynika ze zmiany cennika. I chciałem też powiedzieć, Szanowni Państwo, że my naprawdę robimy wszystko, żeby zwiększać cały czas liczbę osób w systemie. Mamy dzisiaj 56 600 deklaracji. Uważamy, że jest to niezły wynik w porównaniu z innymi miastami. Kontrolujemy cały czas tą sytuację, współpracujemy ze spółdzielniami i wspólnotami, bo im też zależy, żeby jak największa liczba osób dawała te deklaracje, bo wtedy rozkłada się ta opłata na mniejszą liczbę mieszkańców. Inwestujemy mocno w infrastrukturę tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o odbiór odpadów. PGKiM inwestuje w transport, który odbiera odpady od państwa. Inwestujemy też w infrastrukturę, gdzie państwo składują odpady. Szczególnie ważne są inwestycje w infrastrukturze wielorodzinnej, bo tam koncentrujemy wszystkie swoje działania, żeby tam poprawić jakość odbioru. Bo mamy jeszcze jeden temat, o którym chciałem na koniec powiedzieć. Kary z Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nakładane na samorządy, które nie spełniają poziomów recyklingu. Te poziomy co roku rosną. W 2023 roku 35% odpadów samorządy mają obowiązek przeznaczyć do recyklingu. Za 2024 jest to 45%, za przyszły rok będzie to 55%. I Konin ma bardzo bogatą tradycję segregowania odpadów i my przez wiele lat, od 1999 roku, jak pan prezydent podpowiada, i to spowodowało, że my mieliśmy zawsze bardzo wysokie wskaźniki, jeżeli chodzi o segregowanie odpadów i recykling. I my do 2023 roku spełnialiśmy te wyżyłowane wymogi, gdzie wiele miast tego nie spełniało. Natomiast za ten obecny rok mijający niestety tych wymogów już nie spełniamy, ale nie spełnia go w Wielkopolsce na 230 gmin, 177 gmin. Te, które nie spełniają, to generalnie nie mają systemów gospodarki odpadami, czyli to nie jest już problem Konina, tylko to jest problem państwa, który na poziomie państwa trzeba rozwiązać, bo jeżeli 80% samorządów nie spełnia tych wymogów i jest narażona na te kary, to znaczy, że po prostu te poziomy trzeba zmienić, bo one są za wysokie, były źle zaplanowane i trzeba po prostu je zmienić. Ale to powoduje, że my na przykład za ten rok będziemy musieli zapłacić 800 tysięcy kary. I nie możemy tego zapłacić z opłat, dlatego będzie trzeba to też zapłacić z budżetu. Dlatego tym bardziej ważne jest, żeby ten system gospodarki odpadami w sposób odpowiedzialny, tak jak sobie założyliśmy, się bilansował. Tyle, ile nas kosztuje, a staramy się go robić najtaniej, tyle chcemy od mieszkańców uczciwie pobrać, a widać po tych cenach chociażby, że system mamy naprawdę konkurencyjny i tani w stosunku do innych miast. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezydentowi za tak solidne wyjaśnienie. Myślę, że z jedną się rzeczą zgodzimy. No, koszty gospodarowania odpadami niestety rosną. Kolejny zgłosił się do dyskusji Jarosław Sidor. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. Z kilkoma rzeczami już pan prezydent Adamów mnie wyprzedził. Nikt nie lubi podwyżek, podobnie jak tutaj chodziło o podatki. Ja wrócę jeszcze do poprzedniego punktu, jeżeli chodzi o nieruchomości. Mówię do pana Roberta Popkowskiego. Wstrzymałem się wtedy od podatków z uwagi na to, że zaraz pierwszy punkt to była kwota 14% podwyżki, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo. Szkoda, że to tak długo trwało w kierownictwie, że i to nie było zgodne z uzasadnieniem. Szkoda, że to tak długo trwało, ale no, ktoś się zreflektował i dzisiaj te podwyżki, jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości, poparłem, chociaż one również dotykają mnie.
ze względu na mieszkanie czy też działalność gospodarczą. Kolejna rzecz, bardzo dużo tutaj było mówione o dopłatach do systemu, nie tylko do systemu, ale również do wynagrodzeń. Proszę Państwa, miasto nie ma własnych pieniędzy, tak samo jak rząd nie ma własnych pieniędzy. Aby komuś dać, musi komuś zabrać. I niestety taka jest reguła, taka jest zasada i chyba wszyscy, którzy troszeczkę działają czy działali w branży działalności gospodarczej, w prywatnym biznesie, coś o tym wiedzą. Gorzej jest, bo znam takie osoby, które po prostu tego nie rozumieją, no gdzieś pracujący w innych instytucjach. Jest po prostu słowo, bo mi się należy. Proszę Państwa, co do śmieci, czy też odpadów. Tutaj już wiele zostało powiedziane. Ja tylko, proszę Państwa, przytoczę liczby z ostatnich 2 lat. Rok 2022. Liczba mieszkańców na koniec 2022 roku 66 062 osoby. Liczba osób i co ciekawe wszyscy segregujących 58 tysięcy. Rok 2023, na koniec 2023, liczba mieszkańców 64 801 mieszkańców. Deklaracje złożone i wszyscy selektywnie, czyli segregują, 56 600 osób. Zdarzało się w latach poprzednich, że było kilkaset osób, które tych śmieci nie segregowało. To się zmieniło na plus, ale czy naprawdę na taki wielki plus? Ten temat był szeroko poruszony na komisji. Nie tylko, która się odbyła w poniedziałek, ale również każdej jednej od momentu wprowadzenia systemu opłat po wprowadzeniu ustawy, która weszła 1 lipca 2013 roku, na każdej komisji w tej Radzie Miasta. I to, co przytoczył pan prezydent Adamów. Kary. Kto ma te kary płacić, panie prezydencie, panie radny Popkowski? Ja? Miesiąc temu pokazywałem zdjęcia. Mówiłem o sytuacji z panem prezesem Lorkiem, który zadzwonił do mnie 2 miesiące temu i się mnie zapytał, czy u mnie jest punkt, z całego nie słysza, czy może tylko z ulicy. Ja segreguję. I nie mam zamiaru, aby również z podatków te kary były płacone. Bo mieszkańcy, którzy płacą w tym mieście podatki chociażby od działalności gospodarczej, osoby prawne, od nieruchomości, oczekują zamian pewnych inwestycji. I tutaj mógłbym mówić o przyszłym budżecie, jaki będzie wpływ z podatków planowany i ile idzie na inwestycje. Ja już to porównywałem. Proszę Państwa, co do śmieci. Przepraszam, Panie Przewodniczący, to jest szeroki temat. Tego nie da się tak zamieść pod dywan i nic nie mówić w tym temacie. Co do segregacji, proszę Państwa, kilka cytatów. Z 20 lutego 2015 roku, temat śmieci. Dużo pytań zadawałem wtedy w tym temacie ówczesnej pani kierownik Karolinie Majdzińskiej. Ale kilka cytatów i na koniec taki wniosek. Jeżeli chodzi o kontrolę i jak to w rzeczywistości wygląda, bo dobrze nie jest, jeżeli chodzi o segregację. I tak jak powiedziałem, pan prezydent Adamów te liczby przedstawił, te cyfry. Pierwszy cytat, fragment z wypowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o niesegregowanie w blokach wielorodzinnych,
Jeszcze całkiem niedawno, ale już za czasów obowiązywania tego egluminu, mieszkałem w bloku i rzeczywiście mam też stamtąd doświadczenie, że mieszkańcy, nie wszyscy mieszkańcy rzeczywiście segregują śmieci. Szczególnie do tych, których nie dociera już, że jest takie coś, taka potrzeba. Świadomość ekologiczna u nas wszystkich ludzi jest tak duża, jak wśród odpowiedzialnych radnych bym powiedział. Kolejny cytat. Pytanie, ale tej samej osoby, ale czy państwo zmienialiście deklarację? Taka kara na rok czasu. To jest dla mnie zadziwiające, że w paru dziesięciotysięcznym mieście nie dochodziło do takiej sytuacji. Odpowiedź pani zastępcy kierownika. Tak jak wcześniej wspomniałam, nigdzie nie ma definicji, jak powinna ta segregacja wyglądać. Jeżeli ktoś wystawi niewielką ilość papieru, pozostałą ilość jako odpady zmieszane, czy to traktować jako segregacja, czy nie? I następne pytanie, pytanie, jeżeli chodzi o tą segregację. Na koniec komisji jeden z radnych, byłych radnych, z którym bardzo dużo współpracowałem, wymienię nazwisko, pan radny Marek Cieślak, zawnioskował. Skoro radni oczekują od Wydziału Gospodarki Komunalnej, żeby kontrolował, to należy powiedzieć, w jaki sposób ma to robić i odpowiednio go wyposażyć i może złożyć do prezydenta wniosek w tej sprawie. Panie prezydencie, te pierwsze cytaty, to tylko kilka, to myślę, że pan sobie przypomina, to są pańskie słowa z tej komisji. Wtedy był pan przewodniczącym Komisji Infrastruktury i mówił pan, że tej segregacji rzeczywiście nie widać, jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną. I są tutaj osoby z zabudowy wielorodzinnej, mogą ze mną tutaj polemizować, ale sami pewne widzą pewne zjawiska, które tam się odbywają, które po prostu istnieją. I składam taki wniosek o takie kontrole. Pan kierownik Oblizarek mówił, że nie ma żadnych wytycznych. Powiedziałem, że można podzwonić po innych gminach, które takie kontrole organizują, sprawdzają, chodzą, nalepiają kartki żółte, czerwone i można coś takiego zrobić. Tylko tak, jak powiedziałem, trzeba chcieć. To, co było poruszone również na komisji w związku z konsultacjami, bo ustawa nie przewiduje. Powtarzam, to, że ustawa nie przewiduje, to ustawa również czegoś nie zabrania. Proszę państwa, i powiem tutaj w swoim imieniu. Panie prezydencie, poprę ten wniosek, jeżeli chodzi o podwyżkę, chociaż również będę musiał te koszty ponosić, tak samo jak moja córka z żoną, które prowadzą działalność gospodarczą, bo tam również wchodzi wyższa składka, jeżeli chodzi, wyższa opłata, jeżeli chodzi o pojemnik. Ale oczekuję, panie prezydencie, reakcji. Po tym, co było mówione, i możecie państwo to sobie sprawdzić, na komisji 20 lutego 2015 roku, to, co było mówione na komisji poniedziałkowej i to, co wybrzmiewa od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o segregację. I panie prezydencie, Kasiu, przepraszam, w nawiasie, bardzo dużo mówię, bo mam dość bogatą wiedzę w pewnych tematach i bardzo proszę nie poklepywanie, żebym wcześniej kończył. Kasiu, to mówię tak w nawiasie. I bardzo proszę, aby po prostu naprawdę wziąć się za ten temat, bo jeżeli to nie będzie uregulowane, to po raz kolejny, tak jak tutaj pan prezydent Adamu wcześniej powiedział, będziemy musieli szukać środków w budżecie, aby płacić kary. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu za